Cześć, z tej strony Roki. Witam ponownie na znanetypy.pl. Dzisiejszy mecz, o którym sobie porozmawiamy i który oczywiście możecie obstawiać, to spotkanie Ligi Włoskiej pomiędzy Parmą a Atalantą Bergamo. Jak Atalanta, no to oczywiście gole ekipa trenera Gasperiniego strzeliła już w tym sezonie ligowym 96 bramek, czyli ponad 20 goli więcej niż pozostałe czołowe włoskie ekipy. Na całym starym kontynencie, gdy popatrzymy sobie na te najlepsze ligi, tylko Bayern Monachium i tylko Manchester City strzeliły więcej bramek, kolejno 100 i 102, czyli ekipa z Bergamo cały czas ma szansę zostać tą najskuteczniejszą, bo przed nią jeszcze dwa spotkania, także więc można zakładać, że padnie w dzisiejszym spotkaniu trochę bramek. Pytanie, czy tylko dla Atalanty, czy również dla Parmy? Moim zdaniem również dla Parmy. Stawiam na to, że obie drużyny zapakują dzisiaj przynajmniej jedną brameczkę, przy czym stawiam, że strzelą obie, a Atalanta to spotkanie wygra, gdyż no Parma nie gra już o nic, chociaż jest w całkiem niezłej formie, a Atalanta cały czas ma duże szanse na wicemistrzostwo Włoch, tylko jeden punkt straty do Interu, tak więc spodziewam się dość łatwych trzech punktów w dzisiejszym spotkaniu, ale coś drużyna z Bergamo powinna stracić. To tyle ode mnie, zaglądajcie na znanetypy.pl, trzymajcie się, cześć!